Grupa Cedrop jest największym polskim producentem mięsa, liderem w produkcji drobiu i trzody chlewnej oraz uznanym producentem wędlin. Historię działalności grupy Cedrop buduje doświadczenie trzech spółek, liderów w produkcji mięsa i wędlin w Polsce – Cedrop, Gobarto i Cedrop Foods, w całości reprezentujących polski kapitał. Działalność grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży mięsa i wędlin. Ofertę uzupełnia produkcja i sprzedaż mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych. Ponadto grupa Cedrop współpracuje z tysiącami polskich producentów rolnych, prowadząc kontraktację drobiu i trzody chlewnej. Grupa Cedrop od lat wyznacza wysokie standardy w produkcji i przetwórstwie mięsa. Dzięki przemyślanej polityce inwestycyjnej stała się prekursorem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zdobywając nowe rynki zbytu oraz minimalizując wpływ na środowisko naturalne. Sukces wynika z innowacyjności, bogatego doświadczenia oraz nieustannej troski o jakość produktów na każdym etapie procesu, od ziarna do stołu. Wszystko zaczyna się od ziarna najwyższej jakości. Marka Cedrop Pasze, funkcjonująca w ramach grupy Cedrop, skupuje zboża od polskich rolników. Cedrop Pasze dba o wiarygodne relacje z polskimi rolnikami, aby dzięki temu osiągać wspólny sukces. Długoterminowe umowy gwarantują stałą cenę i zapewniają realne wsparcie naszym partnerom. Ziarno trafia do wytwórni pasz, gdzie na początku jest badane. Opracowane przez naszych specjalistów receptury mieszanek paszowych są jednym z sekretów naszego sukcesu. Dziś Cedrop Pasze jest czołowym producentem mieszanek paszowych na rynku krajowym i pionierem w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań żywieniowych dla drobiu oraz trzody chlewnej. Aktualnie Cedrop Pasze posiada 5 wytwórni – w Gumowie, Raciążu, Ligocie Dolnej oraz 2 w Rypinie. Ich łączna produkcja przekroczyła w 2022 roku 1 400 000 ton mieszanek paszowych. Firma Cedrop odpowiada za cały proces wylęgu i hodowli, w którym podstawą jest bezpieczeństwo, odpowiednio zbilansowane żywienie i ścisły nadzór ekspertów. Dbałość o najwyższą jakość obsługi weterynaryjnej na fermach oraz troska o dobrostan przyczyniły się do powstania w 2019 roku Zakładu Usług Weterynaryjnych. Dzięki temu fermy drobiu oraz trzody chlewnej współpracujące z grupą otrzymały gwarancję opieki oraz kontroli stada przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W ramach obsługi ferm drobiu oraz trzody chlewnej Zakład Usług Weterynaryjnych posiada 6 lokalizacji – w Bieżuniu, Tulcach, Ciechanowie, Bieganowie, Nowym Świecie oraz Zalesiu. Z ferm reprodukcyjnych zalężone jaja kurze, gęsie i kacze transportowane są do wylęgarni Piskląt w Kosobudach, Skarżynku, Pawłowie, Mławie, Gostyninie, Tulcach, Nowym Tomyślu oraz Gnieźnie. Obiekty należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem technologii i wydajności. Produkcja zdrowych i silnych piskląt odbywa się w oparciu o najwyższe standardy, ze szczególnym zachowaniem zasad bioasekuracji oraz dobrostanu na każdym etapie produkcji. Ponadto cały proces wylęgu monitorowany jest przez wyspecjalizowanych pracowników oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Z wylęgarni pisklęta trafiają do obiektów tuczowych, gdzie rosną pod okiem doświadczonego zespołu. Na tym etapie firma przykłada dużą uwagę do wysokich standardów chowu, a także innowacyjnych rozwiązań. Cedrop jako lider w produkcji mięsa drobiowego w Polsce dysponuje nowoczesnymi zakładami ubojowymi w Ujazdówku, Ciechanowie, Kutnie, Niepołomicach. Łączna zdolność produkcyjna zakładów ubojowych przekracza obecnie 1 200 000 sztuk dziennie, co umożliwia ubój ponad 250 milionów sztuk drobiu rocznie. To jedne z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Dzięki automatyzacji i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, Cedrop jest w stanie spełnić oczekiwania kontrahentów na całym świecie.
Branżą trzody chlewnej zajmuje się spółka Gobarto. Na nowoczesnych fermach zarodowych pracuje zespół zootechników, lekarzy weterynarii oraz doświadczonych pracowników, którzy dbają o jak najlepsze warunki hodowli. Odchowane warchlaki trafiają do obiektów tuczowych, współpracujących ze spółką w ramach programu Gobarto 500. Firma stawia na profesjonalizm i sumienność. Nieustannie monitoruje zachowanie, zdrowotność i potencjał produkcyjny zwierząt. Dzięki temu osiąga optymalne wyniki i przyczynia się do rozwoju polskiego rynku trzody chlewnej, uniezależniając się od importu warchlaków z Danii. Spółka Gobarto również przykłada dużą wagę do ochrony środowiska, dlatego inwestuje w biogazownie towarzyszące obiektom hodowlanym. Pozwalają one nie tylko zminimalizować wpływ na otoczenie i środowisko, ale też zmniejszają koszty hodowli. Produkcja mięsa wieprzowego odbywa się w Grąbkowie. To jeden z najnowocześniejszych zakładów ubojowych trzody chlewnej w kraju. Co dzień zakład zajmuje się ubojem około 480 ton wieprzowiny. Produkcja dziczyzny odbywa się w zakładzie w Karolinkach. Obiekty nie tylko spełniają najwyższe normy jakościowe, ale cały czas wyznaczają nowe standardy. Grupa Cedrop przestrzega restrykcyjnych zasad bioasekuracji. Dotyczą one zarówno samej hodowli, jak i transportu zwierząt oraz paszy. Za segment wędlin w strukturach grupy Cedrop odpowiada spółka Cedrop Foods, która produkuje ponad 7000 ton wyrobów mięsnych miesięcznie. Cedrop Foods to renomowana firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wędlin i dań gotowych. Zyskała sobie uznanie i zaufanie klientów na rynku krajowym i międzynarodowym, oferuje produkty we własnych markach handlowych oraz jest dostawcą dla marek własnych największych europejskich dystrybutorów. To jeden z liderów branży przetwórczej w Polsce. Z zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju, Ćwiklicach oraz Mokrusku. Specjalizują się one w produkcji szerokiego asortymentu parówek, wędlin kanapkowych, kiełbas, przekąsek mięsnych i dań gotowych, a także w rozbiorze mięsa wieprzowego i drobiowego. Cedrop Foods ma gwarancję dostępności mięsa najwyższej jakości oraz stałości dostaw z zakładów ubojowych grupy Cedrop. Dzięki czemu klienci mogą być pewni, że każdy produkt wychodzący z ich zakładów spełnia najwyższe standardy. Grupa Cedrop posiada 27 sklepów firmowych oraz 12 centrów dystrybucyjnych i 2 punkty cross-dock w całej Polsce. Mięso i wędliny trafiają do odbiorców w Polsce i do blisko 70 krajów na całym świecie. Reagowanie na globalne wyzwania to kluczowa cecha zrównoważonej i odpowiedzialnej firmy. Szczególną uwagę w grupie Cedrop poświęca się działaniom zmierzającym do eliminowania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Grupa Cedrop stosuje się do zasad gospodarki cyrkularnej. Poprzez inwestycje w biogazownie, które przetwarzają odpady w zieloną energię oraz budowę przyzakładowych nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Milowym krokiem w kierunku polityki odpowiedzialnego biznesu było wprowadzenie transportu intermodalnego w grupie Cedrop oraz utworzenie spółki Cedrop Cargo w 2017 roku. Było to innowacyjne rozwiązanie na skalę krajową podjęte przez prywatne przedsiębiorstwo. Głównym zadaniem Cedrop Cargo jest wsparcie transportu i logistyki zakładu produkcji pasz. Dzięki wdrożeniu przewozów intermodalnych oraz przeniesieniu części transportu z drogowego na kolejowy, firma w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz zminimalizowania negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko. Wykorzystanie ubocznych produktów powstających w procesie uboju odgrywa kluczową rolę w łańcuchu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W 2019 roku uruchomiono zakład surowców paszowych w Ujazdówku, co umożliwiło rozwinięcie działalności przetwarzającej odpady poubojowe. Jest to największy zakład renderingowy w Polsce oraz najnowocześniejszy w Europie. Zaawansowana technologia z 4 liniami produkcyjnymi wytwarza wysokiej jakości białka i tłuszcze stosowane w farmacji, kosmetyce i medycynie. Ponadto poubojowe produkty pochodzenia zwierzęcego są także cennym źródłem w klasycznych mączkach mięsno-kostnych oraz karmach dla zwierząt.
Zakład Surowców Paszowych jest doskonałym przykładem gospodarki cyrkularnej, gdzie produkt uboczny jednego procesu staje się surowcem w kolejnym procesie, dając nowy, pełnowartościowy produkt. Bez wątpienia takie rozwiązanie pozwala minimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz sprzyja zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów i ochronie środowiska. Synergia działalności poszczególnych podmiotów w grupie CEDROP oraz wykorzystanie ich potencjału zapewnią jej dynamiczny rozwój i ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Podmioty działające w ramach grupy CEDROP posiadają szeroki wachlarz wzajemnie komplementarnych usług. Grupa CEDROP dba także o zrównoważony rozwój regionu i polskiej gospodarki. W ramach realizowanej misji firma angażuje się w różnorodne akcje i inicjatywy, które są zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.